Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. W ramach badań operacyjnych chciałam Wam pokazać tak zwane gry z naturą. Konkretnie kryterium Walda, nazywane kryterium minimaksowym. W tym kryterium generalnie chodzi o to, że mamy kilka decyzji, które należy podjąć w zależności od kilku stanów natury, czyli takich powiedzmy przypadków, jakie mogą zajść, niezależnie od tego, jaką decyzję my podejmiemy. W tym kryterium na początek dla każdej z możliwych podjętych decyzji mamy możliwe zyski, jakie są do osiągnięcia przy różnych stanach natury. Trzeba zacząć od tego, że dla każdego z tych wierszy, czyli dla możliwości obsadzenia ziarna A, ziarna B i ziarna C, trzeba ustalić minimalną wartość w każdym z wierszy. Ile minimalnie jesteśmy w stanie zarobić, a na końcu wyciągnąć wartość najwyższą. A więc, jeżeli u nas wartość najwyższa wynosi 600, ona pochodziła od decyzji polegającej na obsadzeniu pola ziarnem A. A więc możemy powiedzieć, że z punktu widzenia tego kryterium Walda, najlepszą decyzją jest podjęcie kryterium obsadzenia pola rośliną A. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, możecie pisać do mnie na zadania@projekty.wp.pl. Możecie też przeglądać wszystkie przygotowane przeze mnie playlisty, nie tylko z badań operacyjnych, a z innych przymiotów ilościowych. Wszystko jest dla Was. Przeglądajcie playlisty, oglądajcie te filmy i pamiętajcie, że samodzielnie trzeba rozwiązać jak najwięcej zadań, aby można było mieć pewność, że jesteśmy w stanie opanować dany materiał.